Zapraszam do kolejnej części tworzenia naszej skrzynki. Teraz zajmiemy się robieniem przestrzeni UV, rozcinania tego obiektu. I tutaj jest z tego co wiem, ale to też wszystko się różni od programu i od silnika i od metody. Więc tutaj jest ciężko to jakoś jednoznacznie orzec. Więc obiekt, który ma więcej jak 70 stopni, w sensie w takich miejscach chodzi o kąt. Zaraz sprawdzimy, ile tutaj jest stopni pomiędzy poszczególnymi, znaczy w miejscu poszczególnych krawędzi. Ja sobie tylko przejdę tutaj do krawędzi. I tak, tutaj jest 45. No, będzie na pewno 45. To będzie pewnie tyle samo. Tutaj mamy 22, 44, 22, 45, 45. No i oczywiście no, to jest obiekt symetryczny, więc tam wszędzie po drugiej stronie to będzie to samo. Więc tutaj nie musimy się raczej bawić w rozcinanie jakieś szczególne tej siatki, akurat w tym głównej części obiektu, bo no, tutaj nie mamy powyżej lub równo 70 stopni ściankę, więc zrobimy to tutaj tradycyjnie. Jakbyśmy potem mieli problemy, no to po prostu to poprawimy, bo jak mówiłem, ja przepraszam, ja nie robię tutoriala, to znaczy ja go nie robię wcześniej i dopiero potem tłumaczę, ja go po prostu robię razem z wami od samego początku, więc tutaj nie ma żadnego przygotowania. Więc rozetnijmy sobie to po prostu na tą ścianę górną, najpierw na tą ścianę powierzchnia ściana, no to zależy, tu mówię o ściance po prostu w programie. Po prostu rozetnijmy to w ten sposób, czyli zaznaczamy te dwa ciągi na dole vertexów i dajemy mark seam, ctrl e i potem mark seam, a tą ścianę boczną to bym to po prostu trzeba dajmy jeden tutaj. Tutaj. Dajmy na razie tylko jeden tutaj. W ten sposób i jeszcze sprawdźmy, czy mamy aby skalę dobrze i rotację. Wiecie co, rotacja może i niekoniecznie, ale no to już jest po prostu uczulenie innego rodzaju, ale skala zawsze musi być przed jakimkolwiek robieniem mapy UV. To już jest obojętnie, czy to jest do low poly, czy to jest do high poly, czy to jest do jakiegokolwiek innego modelu, do jakiegokolwiek innego przeznaczenia. Ta skala zawsze musi być 1:1:1. To jest co innego, bo to ma związek z granicami w ogóle obiektu. A tu zawsze musi być 1:1:1, bo jeżeli nie będzie, no to to na przestrzeni UV będzie nierówne, będzie potem zniekształcone i wynikną błędy i tak trzeba będzie do tego wrócić i tak. Więc uczulam na to, żeby skala zawsze była na 3x1. OK, teraz sobie naciśniemy U i Unwrap. I najpierw sobie jeszcze usuniemy na chwilę ten nasz obrazek. Bo jak jest obrazek i potem daje się Unwrap, to on zmienia jego proporcje. Więc jeszcze raz Unwrap. I tutaj jest to ten obiekt. Wejdźmy sobie tu do tego panelu pod T. Naciśnijmy to jeszcze raz, żeby nam tu wyskoczyło to takie chwilowe menu. I
Zmieńmy sobie z Angle Payset na Conformal. Conformal to jest metoda po prostu bardziej do takich obiektów technicznych prostych, gdzie są proste kąty i no, w tym stylu obiekty. A Angle Based to jest po prostu metoda do bardziej organicznych obiektów, no to jakichkolwiek, znaczy to już typowo organiczna, nie wiem, głowa człowieka, czy jakaś inna, nie wiem, rzeźba, czy jakiś tam pagórek, cokolwiek w tym stylu. Chociaż też nie zawsze, bo czasami nawet obiekt techniczny, taki jak na przykład ten, lepiej na oko, tak że tak powiem, wygląda i jest rozłożony poprzez metodę Angle Based, a powinien być przez Conformal, więc to też jakiejś żelaznej reguły nie ma, ale przeważnie tak jest, że te obiekty techniczne dużo lepiej wychodzą właśnie na metodzie Conformal. I teraz jeszcze jedna sprawa, bo ja to zacząłem robić, ale chciałem Wam pokazać też tutaj skrypt, który jest domyślnie w Blenderze, a jak go nie ma, to i tak go idzie w bardzo łatwy sposób sobie ściągnąć, bo to jest darmowy skrypt, więc można go do tutoriala użyć. Jest to skrypt, który się nazywa Texture Atlas. I teraz tak, bo my mamy generalnie wszystkie obiekty jako wszystkie elementy tej skrzynki jako osobne obiekty, więc jako tako no, nie jest zbyt dobrą metodą robić na przykład tekstury jednej całej dla tych dwóch małych obiektów, że to będzie miało jedną teksturę, może nie tyle teksturę, co przestrzeń UV, bo to też jest różnica, bo tekstura może być jedna dla wielu obiektów, tak samo jak przestrzeń UV, dlatego tylko że to jest niewygodne, jeżeli byśmy teraz sobie wyobrazili, że ja teraz rozłożę ten obiekt, 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 ten i ten i ten, więc to niekoniecznie, no jak to chcemy potem ułożyć, tak? No to musielibyśmy w najprostszy sposób scalić cały obiekt, żeby mieć wszystkie elementy na jednej przestrzeni UV i móc to jakoś sensownie poukładać, żeby to w ogóle było użyteczne dla nas potem malując teksturę. Więc ten skrypt Texture Atlas, on po prostu gdzieś tam pozwala nam scalić obiekt do jednego, zrobić mu UV i potem to cofnąć, w sensie to no tak jakby zaaplikować, i on rozdziela to tak jak było, czyli przestrzeń UV jest jedna dla tych wszystkich obiektów, ale te wszystkie obiekty mogą być jako osobne obiekty, więc też to w ten sposób zostawimy. Oczywiście dla tego modelu byłoby lepiej to po prostu scalić razem, ale tak jak mówię, to jest tutorial, w którym się uczymy, a niekoniecznie patrzymy, czy to powinno być zrobione tak czy tak, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia. Więc ja sobie teraz, ja o ile pamiętam, trzeba dodać to wszystko do grupy. Więc dodamy sobie to do grupy. Grupę nazwiemy, nie wiem, po prostu box. I chociaż nie, no chyba on sam to musi dodać tutaj w ten sposób. Tak, on to sam dodaje, ok. Niech jest tekstura Atlas, żeby to było jasne. Więc teksturę Atlas, który jest najpewniej, znaczy na pewno jest tutaj, ja go nie ściągałem, więc on musi być domyślnie i po prostu musicie wejść, jeżeli nie macie tego domyślnie, bo ja już nie wiem, czy to jest domyślnie, czy ja to miałem włączone, no i wpisać sobie tutaj teksturę i znaleźć, albo tu w ogóle jest też menu UV i to po prostu włączyć i zapisać sobie Save User Settings, bo jak nie zapiszecie i potem otworzycie plik na nowo, no to będziecie musieli zrobić to jeszcze raz. Więc tyle odnośnie tego małego skryptu i odnośnie włączenia tego małego skryptu. I teraz jeżeli jesteśmy tutaj już, jak mamy te obiekty wszystkie, które chcemy, musimy je zaznaczyć, tak jak ja zrobiłem,
Tutaj wybieramy sobie wielkość tej tekstury, co szczerze mówiąc nie ma teraz kompletnie żadnego znaczenia, więc niech sobie zostanie na tych 1024 pikselach. Remove other UVs, tu nic nie robimy, remove selected nic nie robimy, add selected, select group też nic nie robimy. Smart UV, Unwrap, Lightmap. Tutaj musi być Start Manual Unwrap, więc klikamy sobie Start Manual Unwrap. Jak widzimy, on nawet nam wziął pod uwagę to, że był tutaj mirror, na przykład na nóżkach i tutaj na tym elemencie, na tym. Tu chyba też. Więc my sobie tutaj jeszcze dodamy Finish Manual Unwrap i damy sobie apply ten mirror, bo akurat to nie będzie zbyt sensowne. Nóżka może zostać. Tutaj myślę, że też nie wszystkie obiekty musimy, tylko tutaj chciałem, bo ten obiekt jest, on będzie na pewno niezbyt, nie ma sensu po prostu tego obiektu zostawiać nam na symetrii, więc go sobie zrobimy tak. No i przejdźmy sobie jeszcze raz tutaj do Start Manual Unwrap. I mamy na pewno ten nasz obiekt, który zrobiliśmy manualnie wcześniej. To oczywiście nam przedstawia wszystkie inne obiekty, które nie są jeszcze rozłożone i właśnie sobie je teraz rozłożymy. Zaczniemy od tego. Ja sobie po prostu zaznaczyłem ten obiekt, odwróciłem zaznaczenie poprzez skrót Ctrl-I i schowałem tamtą resztę, żeby mi nie przeszkadzała. Tutaj też raz, dwa. Gdziekolwiek trzy, Mark Sim. Teraz Alt-H, żeby to odznaczyć. Tutaj tak samo, chociaż nie, tu nie trzeba nawet, możemy to zrobić w ten sposób, chociaż to zawsze można poprawić już potem, więc tak, Mark Sim, następnie ten obiekt. Tutaj również tak. No i powiedzmy tak. Ten jest kolejny. W ten sposób. Tutaj mamy no tak, bo tam mieliśmy Solidify, więc albo będziemy musieli to sobie tam jeszcze potem poprawić, chociaż to jest prosty ten obiekt do rozłożenia, no albo to będzie już też rozłożone. Ten obiekt podobnie jak tamten, czyli tutaj. Chociaż nawet, wiecie co, nawet można zrobić tego sima tutaj. Simy w ogóle się zawsze powinny robić w takich miejscach, gdzie ich nie widać. Chociaż to już nie te czasy, kiedy były problemy z tym. Teraz można to wszędzie poprawić, tak jak trzeba. I tutaj sobie jeszcze dodam.
wydaje po prostu na granicy, bo zapomniałem i nawet dobrze, że zapomniałem, bo to zawsze możemy wiedzieć, jak się z tym zmagać. I on normalnie miał ten modyfikator Solidify, gdzie miał ta ścianka była grubsza. No a teraz jak ja to dodałem do tego teksturę Atlasu, to on po prostu wszystkie modyfikatory chyba skasował. On je kasuje, tak mi się wydaje. One będą cofnięte na pewno, jak tutaj damy finish manualny unwrap. Ale no tylko wam tłumaczę, dlaczego to robię w ogóle, skoro to jest płaski obiekt. No właśnie po to, żeby ten sim tu już był. I zobaczymy potem, jak on to zinterpretuje. Mark sim. Jeszcze na dole. Tak. No i tutaj zapomnieliśmy o mirrorze, co też nie jest żadną katastrofą, bo to są bardzo proste obiekty. Tylko tak jak mówię, bardzo chciałem wam przedstawić ten tekstur Atlas, bo on jest bardzo, bardzo pomocny. Mark sim. I wszystko, czy o czymś zapomniałem, przeoczyłem? Chyba nie. Więc dajemy U i unwrap. Ja już wiem, że to jest... Znaczy dobrze, my to musimy jeszcze poukładać i sensownie sprawdzić. Ale mamy to chyba dobrze pocięte. Co to jest za obiekt? To chyba będzie jedna z tych rurek, bo te rurki, takie raczej elementy właśnie podłużne, one są zawsze w taki dziwny sposób rozkładane. To będzie raczej ta. Można to sprawdzić, tak klikając na tą ikonkę na dole i zaznaczając po prostu dany element. Tak, tak, to jest ten element. Sobie go ręcznie poprawimy. Jeszcze tak nas po prostu na oko. Cóż to jest? Zawsze jak macie obiekt, który jest dziwnie wygląda, jest podejrzanie wyglądający, sobie go od razu sprawdźcie. To jest po prostu tutaj to miejsce. Nie wiem, jakby to oznaczyć, żeby może dajmy clear seam i jeszcze raz rozłóżmy tylko ten element. No nie, coś jest z nim nie tak. Założę się, że to jest... Tak, tutaj są po prostu werteksy podwójne i przez to on robi taką siatkę, jaką widać. Dajmy remove doubles. Tak jest, 7 podwójnych werteksów było. Sprawdźmy jeszcze raz, czy to jest na pewno to. Teraz to może być kwestia tego, że my tu mamy to niepotrzebnie niedocięte do końca. Bo ja myślałem, że to może będzie lepiej, jak to tak zostawić, a jednak chyba nie. Więc unwrap. Tak, teraz to już jest dobrze. Tu i tak jest krzywo, ale to jest już kwestia czegoś innego. Więc teraz po prostu Ctrl A i Ctrl P. To i tak dalej nie jest koniec ufajek, bo one muszą być zrobione lepiej. W sensie pokładane i jeszcze sprawdzone. Ale jako tako jest to rozłożone dobrze. Więc tyle w tej części odnośnie map UV. Będziemy kontynuować, żeby to było do końca do porządku zrobione w kolejnej części. Więc zapraszam na właśnie część kolejną, drugą, jakby to nazwać, odnośnie przestrzeni UV. Tyle w tej.